ja nie chcę opowiadać tego szczegółu, że generalnie, wiesz, krzyczałem do kolesia frajerze, że zabiję cię i generalnie częściowo sam sprowokowałem tą jazdę, bo to nie pokazuje mnie w ogóle w dobrym świetle. Nazywam się Czarek Rybkiewicz i mój najgorszy występ miał miejsce jakieś 7 lat temu. Z okazji urodzin chłopaki ze Stand Up Polska zorganizowali dla mnie roast. Okej, z tego co pamiętam, to wyglądało w ten sposób, że cały występ trwał bardzo. Po pierwsze, byłem bardzo źle przygotowany, a po drugie, występ trwał bardzo długo. Trwał 3 godziny i ja nie byłem w stanie iść do łazienki, bardzo mi się sikać chciało, więc wychodzę przed tą mównicę. Maksa nieprzygotowany, mega skupiony tylko na swoim pęcherzu. Zaczynam mówić żarty, które w ogóle nie wchodzą, jest kompletna cisza. Jakbym miał być highlightem tego wieczoru, a no, jestem największą zamułą. I ktoś z publiczności krzyknął coś. Ja jako super comeback stwierdziłem, że będzie krzyknięcie zamknij się, ponieważ to mu pokaże, kto jest mądrzejszy. I zamiast wywołać śmiech, wywołał jeszcze bardziej grobową i spiętą atmosferę, którą ten typ odczuł ewidentnie, ponieważ wyszedł z publiczności, wszedł ze sceny i z zakotary wyszedł na scenę w taki mega prowokacyjny sposób względem mnie. Tak jakby chciał mi zajebać coś takiego. Po czym kapnął się, że jest na scenie przed setką osób na widowni i zaczął się wracać za kurtynę. Ale we mnie włączył się wtedy agresor, ja pobiegłem za nim i zacząłem go wyzywać od frajerów. Bartek Walos twierdzi, że to wyglądało jakby... że gadałem jak jakiś gangster, a wyglądałem wtedy tak, że miałem szopę na głowie, okulary i marynarkę, wyglądałem jak przećpany lamus. Używałem języka, jakbym wyszedł z więzienia i grypsował właśnie. No i zaczęła się jakaś szarpanina, jakaś mega nieprzyjemna sytuacja. Ochroniarze zawarali tego typa. W ogóle publiczność była zajarana tym, co się dzieje, ponieważ nie wiedzieli wtedy, co to jest roast, więc siedzieli, patrzyli na to i kurwa, dobry roast, ale go pojechał. Więc to jest to, co się działo. No i ja nie byłem w stanie, zamierzenie było takie, że miałem dokończyć swój występ po tym. Nie wiem, kto podjął tę decyzję, ale stanęłem na mównicy i nie byłem w stanie wykrztusić słowa w siebie i publicznie w tym momencie, żeby poprawić mi nastrój, wstała i zaczęła śpiewać mi 100 lat, co nie poprawiło mi nastroju, jakby to było zupełnie odmienny efekt. Było coś takiego, że do tej pory... No jest najgorszy dzień mojego życia. No, w zasadzie, jeśli zawsze jak ktoś się mnie pyta, co jest najgorszym dniem, nie tylko występ, najgorszy dzień mojego życia. Też trzeba w ogóle brać pod uwagę, że w Polsce właśnie konsekwencją złego występu może być nie tylko cisza i upokorzenie, ale i wpierdol. To jest dosyć ciekawe. Nazywam się Czarek Rybkiewicz, to był mój najgorszy występ.